Sesja rozpoczęła się od burzliwej dyskusji na temat wynagrodzenia burmistrza. Radny Andrzej Ksepko zaproponował, by wynosiło ono 8850 zł brutto. Nie spodobało się to Marii Minkowskiej, która uznała, że to zbyt wysoka stawka dla młodego człowieka i może go demoralizować. Ostatecznie większością głosów przeszła pierwsza propozycja. Podczas sesji poznaliśmy także pierwszego wiceburmistrza Wałcza, którym został przedsiębiorca Adam Biernacki. Patrzyłem na rozwój tego miasta. Razem ze znajomymi stworzyliśmy grupę Młodzi Wałcza, która zechciała wprowadzić nowy ład w tym mieście, doprowadzić do dynamiczniejszego rozwoju. No i po kilku rozmowach z aktualnym burmistrzem, panem Maciejem Żebrowskim, doszedłem do wniosku, że podejmę tą rękawicę i razem z nim spróbuję tych zmian dokonać. Adam Biernacki ma zajmować się m.in. inwestycjami i infrastrukturą. Według nieoficjalnych informacji drugim wiceburmistrzem zostanie Agnieszka Łyskawa, która związana jest z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Wałczu. W myśl nowych przepisów radni musieli także powołać nową komisję skarg, wniosków i petycji. Na jej czele stanął Bartosz Ćmiel. Komisja niestety nie jest zbyt wielka, ale myślę, że to przełoży się też na dosyć sprawną pracę komisji, a w związku z tym, że tych skarg, wniosków zbyt wiele nie wpływa, no to będziemy się spotykać tylko kiedy będzie potrzeba. Na pewno będziemy pierwsze spotkanie mieli już w tym miesiącu. Aż 14 osób weszło w skład Komisji Budżetu, Gospodarki i Infrastruktury. Czy to oznacza, że obrady tego gremium będą burzliwe, a osiągnięcie kompromisu trudne do zrealizowania? Myślę, że te komisje będą merytoryczne. Oczywiście każdy człowiek ma swoje poglądy na pewne sprawy, ale po to ja tutaj jestem, żeby te sprawy wypośrodkować i wnioski, które będą wypracowane, były realizowane. A przede wszystkim myślę, że jesteśmy w tej chwili po to, żeby wspierać nowego burmistrza. Dajemy mu szansę. Podczas środowych obrad po raz pierwszy przetestowano nowy system głosowania. Pozwoliło to na sprawne przeprowadzenie sesji, która jak na wałeckie standardy była wyjątkowo krótka, bo trwała raptem 1,5 godziny.